Jestem zdefiniowanym eurograczem, dlatego bardzo ciekawym dla mnie doświadczeniem było obcowanie z grą, a właściwie z jej prototypem, Requiem Downfall of Magic. Jeżeli więc jesteście ciekawi opinii o tej grze z punktu widzenia właśnie eurogracza, to zapraszam do mojego materiału. Cześć, z tej strony Monika. Dzisiaj opowiem Wam o grze Requiem Downfall of Magic, którą podesłało mi wydawnictwo Ludus Magnus Studio. Zacznijmy od tego, że nie będzie to recenzja, bo przejście jednego tutorialowego scenariusza nie upoważnia mnie tak naprawdę do odszukania wszystkich wad i zalet tego tytułu. Bardziej skupię się tutaj na wrażeniach, które towarzyszyły mi rozgrywce. Ale zanim przejdziemy właśnie do tych wrażeń i skrótu zasad, to przedstawię Wam tło fabularne. Loża Czarnej Róży upadła i czarna magia wymknęła się spod kontroli. Kardynał Vincenzo Nicola Furia postanowił wysłać swoich najlepszych ludzi do tropienia Cosmo, nekromanty, który parając się czarną magią, chce wykorzystać panujący chaos do swoich niecnych celów. Oto czterech bohaterów, którzy mają zadanie temu zapobiec. Poznajcie Agnes, Valerio, Beatrice i Melchiora. To oni w Waszym imieniu stawią czoła niebezpieczeństwom pojawiających się w trakcie poszukiwań Cosmo. Czekają ich spotkania, walka i trudne decyzje. A to dopiero początek przygody. No i od czego zaczynamy rozgrywkę? Od przygotowania obszaru gry. Ale zanim to zrobimy, w przypadku tego tytułu, otwieramy księgę scenariusza. Na pierwszych stronach znajdziecie tło fabularne, wprowadzające Was do historii. Na jej końcu znajdziemy informację, co jest naszym celem. Okej, wiemy więc, że musimy znaleźć jak najwięcej śladów. Idźmy więc dalej. Na kolejnych stronach znajdziemy szereg informacji. Po pierwsze, jak przygotować modularną mapę ze wskazaniem, jakie kafelki będą odkryte, jakie nieodkryte, skąd startują nasi bohaterowie, jakie talie eksploracji biorą udział w scenariuszu oraz dodatkowe zasady. Tu, jak widzicie, nie ma żadnych. Oraz dwie możliwe drogi kończące rozgrywkę. Odwracamy księgę na kolejną stronę. Wróć. Oczywiście, że tego nie robimy. Zresztą informuje nas o tym ten oto napis. Tak wygląda mapa przygotowana do rozgrywki. Nasi bohaterowie są umieszczeni na odkrytym kafelku numer 16. Pozostałe są losowo rozmieszczone. W pobliżu planszy umieszczamy dwie talie eksploracji, poziomu pierwszego i poziomu drugiego, talię wyposażenia, karty skarbów, karty towarzyszy oraz karty odkryć. Karty odkryć są poukładane i nie będą tasowane. Do nich właśnie będą kierować paragrafy w księdze odkryć. W grze mamy czterech bohaterów. Valerio, Melchiora, Agnes i Beatrice. Na karcie każdego bohatera mamy informacje, jakie akcje mogą wykonać i jakimi żetonami. Dodatkowo mamy również asymetryczne umiejętności naszych postaci. Natomiast po drugiej stronie mamy po prostu historię naszego bohatera. A jako ciekawostka tutaj, Agnes nie potrafi chodzić. Ona tylko biega. Kartę bohatera kładziemy po lewej stronie. Każdy bohater może awansować w trakcie gry do 8 poziomu. Grę oczywiście rozpoczynamy na pierwszym i po odszukaniu właściwej kładziemy ją na planszy. Znajdziemy na niej szereg informacji, na przykład maksymalny poziom naszego życia, maksymalny poziom naszego skupienia, znaczniki akcji przypisane do postaci, informację, jakie są nasze znaczniki eksploracji. One są dwustronne. I nasze limity. Kart umiejętności
oraz kart wyposażenia. Na planszy mamy również miejsce na zarobione pieniądze, apteczki oraz eliksiry. W pobliżu umieszczamy kości walki. Nasze akcje wykonujemy wyczerpując znaczniki. I tak na przykład, aby wykonać ruch, muszę wyczerpać znacznik z gwiazdą. Aby walczyć, wyczerpię na przykład znacznik księżyca. Wybierając eksplorację, mogę wyczerpać i gwiazdę, i słońce. Kto, kiedy i jaką akcję wykonuje, uzgadniamy nad stołem. W trakcie gry będziemy odkrywać nowe elementy mapy. Robimy to, wykonując ruch. Każdy obszar możemy dwukrotnie eksplorować. Za pierwszym razem odkrywając ze stosu karty poziomu pierwszego. I tak jak w tym przypadku, może to być wydarzenie, które odniesie nas do Księgi Odkryć, do konkretnego paragrafu. Tam, po przeczytaniu, będziemy musieli podjąć decyzję, jak postąpimy. Przy drugiej eksploracji dociągamy kartę poziomu drugiego. Tym razem na naszej drodze stanął wróg, z którym możemy walczyć. Robimy to za pomocą rzutu kośćmi, gdzie po rzucie zestawiamy ze sobą wyniki na białych kościach oraz na czarnych. Jak sami widzicie, ta gra nie ma trudnych zasad, natomiast przeczy temu przygotowana przez wydawnictwo instrukcja, która ma ponad 40 stron, na których bardzo zawile i bardzo niekonsekwentnie i bardzo chaotycznie wyjaśniane są wszystkie zasady. No i tutaj kilka rzeczy musiałam skonsultować z twórcą tego tytułu. Na szczęście tutaj jest przeogromny plus. Wszelki kontakt zarówno z autorem, jak i z samym wydawnictwem jest tutaj naprawdę genialny. Za każdym razem dostawałam klarowną, wyjaśniającą informację zwrotną i ten kontakt był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Bardzo mi się podoba tutaj sposób wykonywania akcji. Po pierwsze, każda z postaci ma przypisane konkretne żetony, którymi będziemy wykonywali akcję. Tutaj widzę taki powiew, że tak powiem, inspiracji, jeśli chodzi o grę wcześniejszą z wydawnictwa Ludus Mangus Studio, czyli Hunting Lands, gdzie też wykonywaliśmy akcję za pomocą odwracania żetonów. Tutaj nasze postaci mają przypisane różne żetony i co więcej, każda akcja, która jest wskazana na ich karcie, będzie miała zwykle do wyboru jakieś dwa żetony, które będziemy mogli sami podejmować decyzję, które żetony będziemy wykorzystywać do jakiej akcji. Bardzo fajny pomysł. No i druga rzecz, która jest powiązana właśnie z tym wykonywaniem akcji, to jest, że nie mamy tutaj ściśle określonej kolejności wykonywania swoich tur. No i to jest fajne, bo nad stołem mamy rozmowę, która postać, gdzie wyruszy, co zrobi, jak się zachowa. Wszystko po to, aby posunąć historię do przodu. Świetna sprawa. W Requiem bardzo wciągnęła mnie fabuła i ten system paragrafowy, gdzie poprzez wykonywanie różnych akcji, przez eksplorację będziemy odkrywać nowe elementy układanki, czyli całej tej historii. No i tutaj rzeczywiście wszelkie nasze wybory mają znaczenie, ponieważ w zależności od tego, jak poprowadzimy naszą postać, przez jakie paragrafy, tak historia będzie się układać, tak będziemy zbierać tropy, będziemy zbierać różne elementy po drodze, zarabiać pieniądze, spotykać ludzi. To wszystko naprawdę ma znaczenie. No i wracając do fabuły, tak naprawdę to nie jest taki tradycyjny dungeon crawler, gdzie tutaj idziemy, tłuczemy się ze wszystkim, co się porusza. Tutaj nie. Tutaj fabuła nas prowadzi przez różne spotkania. Czasami są to spotkania oczywiście z potworami, gdzie będziemy wywoływać walkę, natomiast również czasami będziemy odkrywać dodatkowe właśnie ślady, będziemy spotykać ludzi, którzy będą nam pomagać, albo to my im będziemy pomagać. Te wszystkie elementy sprawiają, że ta historia jest naprawdę bardzo fajnie skonstruowana. Czyli to nie jest taka, ja bym powiedziała, bijatyka, gdzie chodzimy i właśnie, tak jak mówiłam, bijemy wszystko, co się rusza, tylko naprawdę te wszystkie decyzje prowadzą nas przez całą historię, która jest pełna takich zwrotów akcji, przeróżnych postaci i dobrych, i złych, i to sprawia, że gra jest wyjątkowa.
Jeśli chodzi o spotkania z wrogami, to tutaj też jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ z jednej strony bardzo mi się podoba, że niezależnie od tego, kogo spotkamy, mamy tutaj zestaw kości biała i czarna, zarówno dla przeciwnika, dla tego potwora, jak i dla nas. I tutaj muszę wspomnieć, że każdy z bohaterów ma różniące się ścianki na swoich kościach, także to fajna rzecz. Natomiast rzucamy je jednocześnie i porównujemy kości czarną do czarnej, białą do białej, czyli kość na atak i kość na obronę. No i w tym momencie po prostu sprawdzamy, kto ile zadał ran, kto ile ran obronił, no i jakie są dodatkowe jakieś efekty, bo możemy na przykład zebrać skupienie. Ale jednocześnie jest to też bolączka, ponieważ nie odczułam tutaj różnicy pomiędzy potworami, które spotykałam. Oczywiście różniły się one na kartach, różniły się one statystykami, które tam miały, i słowami kluczami. Natomiast jeśli chodzi o samą walkę, ona przebiegała w sposób taki sam, tymi samymi kościami rzucałam, jeśli chodzi o przeciwników i jeśli chodzi o siebie. Nie było tutaj upgrade'u żadnego, czyli nie miałam możliwości zdobywania dodatkowych kości, które dawałyby mi moc albo moc potwora. No jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie rozwiązane, jeśli chodzi o kolejne scenariusze, gdzie podobno pojawiają się dużo mocniejsze potwory. Natomiast tutaj tak troszeczkę na razie jestem sceptycznie nastawiona do tej walki. Timerem w tej grze są zakładki przy księdze scenariusza. Za każdym razem, kiedy wszystkie postaci, wszyscy bohaterowie wykonają swoją akcję, zabieramy jedną zakładkę. Tych zakładek, jeśli chodzi o tutorial, mamy 4, czyli mamy tak naprawdę 4 rundy do tego, żeby wykonać cel, czyli zebrać te ślady w tym scenariuszu. Bardzo jest to fajne, tym bardziej, że wszystkie te postaci, które spotkamy na mapie podczas eksploracji, mają tak naprawdę na celu nie za bardzo nasze powalenie i nasze zlikwidowanie, bo tutaj nie umieramy, tylko mamy tam dodatkowe konsekwencje i możemy powstać, tylko że z ograniczoną liczbą życia. Natomiast mają one tak naprawdę na celu tylko i wyłącznie nasze spowolnienie, czyli spowolnić nas i nie dopuścić do tego, żebyśmy zrealizowali cel scenariusza. Świetny pomysł! Jak zwykle w przypadku gier wydawnictwa Ludus Magnus Studio absolutnie nie można się przyczepić do niczego, jeśli chodzi o szatę graficzną. Mamy tutaj przepiękne ilustracje, które w sposób bardzo szczegółowy, bardzo ciekawy, bardzo ładny przedstawiają poszczególne elementy wyposażenia, artefakty naszych towarzyszy, naszych postaci, bohaterów, czyli wszystko to, co mamy zawarte od strony szaty graficznej albo nawet figurek, które nawet jeśli chodzi o prototyp, są naprawdę wysokiej jakości, nie można się tu niczego przyczepić. Za bardzo nieudany pomysł uważam tutaj ponumerowanie kafli od strony rewersów, ponieważ w przypadku pierwszej rozgrywki jak najbardziej wszystkie odkrywane kafle będą dla nas niespodzianką i tajemnicą, natomiast w przypadku tych samych kafli, które jak przypuszczam będą używane do kolejnych scenariuszy, bardzo szybko załapiemy, że przykładowo na kafelku numer 4 będzie las albo będzie obozowisko. No, wydaje mi się, że dużo lepszym pomysłem byłoby ponumerowanie jak najbardziej, ale po stronie awersów. No i teraz podsumowując to wszystko. Tak jak mówię, nie jestem w stanie zrecenzować tej gry, ponieważ jestem dopiero po pierwszym tutorialowym scenariuszu, który był dostępny właśnie w wersji prototypowej. Natomiast już ten scenariusz wprowadził bardzo fajną historię, gdzie bardzo ciekawie się ona toczy. Nie ma tutaj zbyt skomplikowanych zasad. Jeżeli spodziewaliście się czegoś na poziomie Black Rose Wars albo Nova Etas, no to nie. To jest troszeczkę lżejszy tytuł, który po prostu bardzo fajnie się rozgrywa, bardzo fajna jest tutaj przygotowana historia i bardzo fajne są decyzje, które będziecie w trakcie rozgrywki podejmować. Jeśli chodzi o zawartość pudełka tego podstawowego, no to mamy tutaj 15 scenariuszy, które dadzą nam przyjemność 30 godzin rozgrywki. Przynajmniej tak tutaj jest założone.
Jak to będzie w realu, no to nie wiem, przekonamy się oczywiście dopiero, kiedy dostaniemy w pełni wyposażone pudełko. Natomiast to, co w tej chwili jest oferowane przez sprzedaży w wydawnictwie Czacha Games, bo tak, będzie polska edycja, tutaj zawdzięczamy ją oczywiście wydawnictwu Czacha Games, to znajdziemy dodatkowe scenariusze, dodatkowe potwory, dodatkowe możliwości, czyli wszystko, co może nam urozmaicić rozgrywkę. Natomiast same podstawowe pudełko już da nam, tak jak mówię, prawie 30 godzin fajnej zabawy. Mam nadzieję, że mój materiał pozwolił Wam podjąć decyzję, czy gra Requiem Downfall of Magic powinna zasilić Waszą kolekcję. Jeżeli tak się stało, bardzo mnie to będzie cieszyło. Na razie to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymisy.pl, bo z nami wiesz, co jest grane.